Pamiętam wiele lat temu, że tego typu serwisy komputerowe w Polsce już powoli znikały. Jeszcze przed Chinami mieszkałem w Anglii i tam już nic się nie naprawiało, tylko po prostu wymieniali na nowe. Tego też dawno nie widziałem. Był pomysł, aby złożyć laptopy dla Morawieckiego. Te 300 tysięcy laptopów, które PiS chce wysłać dzieciom do szkół. Jest dużo dobrych chińskich marek, o których Europa nie słyszała. Mógłbym z czystym sercem przygotować na ich podstawie jakąś ofertę. Rząd polski by to nieco zaoszczędził. Mnie by wystarczyło, żeby tak 2-3 złote z każdej sztuki mi spadło do kieszeni, to na jakąś zupkę chińską bym miał. Ale niestety ten pomysł narodził się troszeczkę za późno. Były jeszcze 2-3 dni, aby złożyć ofertę do przetargu. Po drugie, wydaje mi się, że tam wszystko już było z góry ustawione. A po trzecie, czy chińscy producenci nie traktowali mnie poważnie, gdy mówiłem, że chciałbym zakupić 300 tysięcy laptopów? Po prostu nie za bardzo był czas na tą operację.